Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną... Siostra. I dziś widzimy się znowu ma Rexa i ma kapitana. No, ma i Rexa i kapitana, no i tak, dziś widzimy się w grze Risk of Rain 2 wraz z dodatkiem Survivors of Divorced. Jest to już nasz drugi odcinek na DLC-ku i tutaj muszę pochwalić się, że w końcu robimy go na bieżący, gdyż w momencie, gdy my nagrywamy ten odcinek, wy widzicie poprzedni odcinek, więc no, brawo mnie. Czy uda nam się utrzymać pasce codzienności, nie wiemy. Ale no, można próbować. A tak czy inaczej, dziś, zgodnie z moją obietnicą... Idziemy w artefakty! Nie kończę po artefakty, ale tak. Niestety, zgodnie z moją obietnicą, Railgunner. Tak, pozwolicie, że... Nie będę nią może jakoś dużo grał i może, że zmienię. Ale na razie na potrzeby wszystkiego dwa podejścia zrobię. Bo chcę wam pokazać wszystkie po prostu odblokowane przeze mnie rzeczy dla Railgunner. Żebyście zrozumieli, dlaczego nie umiem w nią grać po prostu i tyle, więc tak. Spadamy, plansza z dodatka i tak, Railgunner. Co by tutaj powiedzieć? Atak podstawowy, piu piu piu, namierzane. Shift, bomby, które odpychają, otwieram, nic więcej. Ja nie, to jest moje. Okej, okay. Dobra, tylko poczekaj, bo tutaj wypadną te potwory głupie. O, okej, okay. To mogę ja to wziąć, to jest idealne dla mnie, żeby... Chociaż nie, to jest alternatywa do tych rakiet. Dostajesz barierę, która działa tak, że po prostu wszystkie twoje ataki wysyłają rakiety tak długo, jak masz tą barierę. Chcesz to, czy ja mam to wziąć? Weź sobie. Bo ja w sumie muszę grać pod sznajpienie, więc lepiej, żebyś ci to wzięła. Weź sobie, nie! Ale jestem nie... miła. Dobra, dzięki, siostro. W takim wypadku nie będę się grać pod sznajpienie i może mi coś wyjdzie, ale tak. Ogólnie podstawowy atak właśnie namierzany, bardzo fajny. Płaszcze. I tak, shift pokazałem, R-ka. Ładuje się. Po jakimś czasie robimy super strzał. Potem przez parę sekund musimy przeładowywać. 445. Tak, tak. I potem musimy przeładowywać. A teraz najważniejsza rzecz. Prawy przycisk myszy. Klikam. Ładuję. I snajpię. I potem właśnie jest taki jakby tryb, w którym jest taki paseczek i tak dalej. Nie wiem, jak to się też nazwać. Jeśli kliknę lewy przycisk, kiedy ten pasek jest właśnie na tym takim kolorowym polu, nie tym szarym, robię przeładowanie specjalne, które przyspiesza aktywację po prostu. Daje bonus do kolejnego snajpienia. Muszę ją wziąć. I tak dalej, więc tak. To jest postać, która polega na aktywnym przeładowywaniu non-stop. Okej, kolejny przedmiot pustki. Misiek z pustki, weź go sobie, siostra. I w teorii, żeby tym dobrze grać, trzeba właśnie polegać na snajpieniu. Problem ze snajpieniem jest taki, że jak ja snajpię, to jest ja połowy wrogów nie widzę. Znalazłam jakieś ciekawe miejsce, które pewnie nie jest tylko zdobne, ale nie wchodzi. No dobra, już sprawdzam. Ale tak, trzeba snajpić. Ja nie umiem snajpić. Przez co ja nie umiem grać. Tam jest jakieś kółko i dwa kamyczki obok tego. Zaraz zobaczę tylko. Na razie muszę golemów się pozbyć. No więc takie. Jako, że nie umiem snajpić, to mi to nie wychodzi. A jako, że mi nie wychodzi, to potem ginę, lamię i mi nie wychodzi. Nie to, co niektórymi innymi postaciami. Żeby nie mówić tutaj konkretów. A co za broń niż konkrety mówić, co w tym złego? Chcę, żeby ludzie sami odkryli, siostra, z czym sobie radzę, z czym nie. No i gdzie to? Patrz, tu jest kółko i tu dwa kółka. Jakie dwa kółka? To są wazony. Nie, to na czym stoję. To jest kamień po prostu! No to jest po prostu kamień, naprawdę. No ale tak. Jeśli chodzi natomiast o inne rzeczy, to... No to, że powinno się tutaj snajpić. Tam wyrzutnią rakiet. Podejrzewam, że może jestem w stanie właśnie zagrać tym inaczej niż... twórcy przewidzieli. Po prostu by to sobie lepiej radził. Chociaż, żeby nie było, snajpienie też jest przyjemne. Tylko jak mówię, najczęściej kiedy snajpię, to dostaję w plecy jakieś ciosy i ginę. O, tak jak na przykład teraz. Gdzieś od czegoś dostałem. Okej, od ognika i płaszczki. No, oczywiste. Co tutaj więcej jest do dodania na temat tej postaci? Nie. A, nie, w sumie jest. Dla tych, którzy nie wiedzą, jeśli kupić dodatka, macie od razu odblokowaną, nie trzeba nic robić, więc... Dla nowicjuszy, jakkolwiek nie polecam dodatka, bo znacznie utrudnia życie, tak... Może to być ciekawa opcja, jeśli nie boicie się wyzwań. Tak, darmowa postać, tylko nadal, no, datek utrudnia życie i to solidnie. Można go wyłączyć zawsze. Wtedy nie możesz korzystać z postaci. Tak to działa. O.
Tak samo jakby powiedzieć, kup Isaaca Repentance, żeby mieć nowe postacie, ale jak ci nie pasuje Repentance, to wyłącz Repentance i graj tymi postaciami. To nie tak działa. W każdej grze dodatki działają tak, że jeśli je wyłączysz, to nie masz tego, co one to dają. I to jest podstawa. Takiej logiki działania i tak dalej. A i przy okazji, siostra, jak tam u ciebie Lunar Coiny, bo ja mam 36. 20. To też nieźle, muszę przyznać. I tak, a co tu masz? Dobra, przedrukuję sobie moją broszkę. Na kawę, okej. Dobry wybór. I właśnie, po prostu tej kawy znalazłem coś bardzo istotnego na ten temat. Nie chciałem tego aktywować, ale tak. Już wiem dokładnie, jak działa. Myliłeś się co do procentów mocno. Okazuje się, że daje ona... Nie, to dla mnie jest bezużyteczne. Musiałbym snajpić, żeby z tego korzystać, a ja... Staram się właśnie grać tutaj pod to wyjątkowanie, pod snajpienie. Wiem, że jest to... Może nielogiczne i głupie, że gram postacią snajperską, nie snajpiąc, ale no to... Po prostu jak będę snajpił, to ja będę ginął. Tak samo gram ja w PvZ Battle for Neighborville, więc no. O czym ty mówisz? No gram kaktusem, czyli postacią, którą powinnam snajpić, a nie snajpie. Nie, weź nie o to sobie chodzi. Ja mam dwa. Okej. Okay. Nie o to chodzi, siostra. I chodzi o to, że ty grasz w sąsiadowo? No. Nadal w to grasz? Tak, lubię tą grę bardzo. Okej. Okay. Ale tak, właśnie kawa ma połowę efektu strzykawki i połowę efektu koziej nogi. No to bardzo fajne. Tak, ja ogólnie lubię kawę, nawet jak myślałem, że to ma bardzo niskie procenty. Ogólnie wolę jeden przedmiot, który da po trochę obu, niż dwa przedmioty, które dają więcej pojedynczego. O, i właśnie, widzę, że znalazłaś kolejnego miśka. Jak tak. Pewnie zauważyłaś, automatycznie zmienił się w tego pustkowego miśka. Tak, tak. To jest właśnie kolejna rzecz, jeśli chodzi o to wszystko. Idziemy? Co mogę powiedzieć? Największą zaletą, jak i wadą całego tego dodatku zdecydowanie są pustkowe przedmioty. One są potężne, piękne, wspaniałe, ale potrafią zniszczyć rozgrywkę. Dla tych, którzy nie wiedzą dlaczego, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Chociaż przy tym podkreślam, nie jestem ekspertem, więc moje gadanie może być bezsensowne momentami i niezgodne z prawdą, ale tak. Co? Co? Ona spadła i się rozbiła. Bierz oba! Ojeła! Wybaczcie. Ale tak, choróbsko mnie też trochę złapało. Jesteśmy w stanie chorobowo-pochorobowym. Tak, przy czym, żeby nie było momentu, kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek i siostra była właśnie niby chora, to minęło dużo czasu i teraz mnie też to zaraziło dużo bardziej. Ale tak, i właśnie wracając. Pustkowe przedmioty są tym, co może wam wygrać grę, albo tym, co was zgubi. Czemu ma zgubić? Moim zdaniem przedmioty pustki są bardzo dobre. Są przedmioty, które są pułapką, moim zdaniem. I nawet misiek jest pułapką w niektórych sytuacjach. Nawet ta moja, powiedzmy, wyrzutnia rakiet, która tu jest super, jest pułapką. Dlaczego już śmieszne wytłumaczenie? Podaj jeden przedmiot, o którym mogę o którym mam powiedzieć najpierw, dlaczego jest pułapką. Moim zdaniem. Ukulele to jest chyba największy z przykładów. Ukulele normalne robi przeskoki błyskawic na kilku wrogów, co zadaje, powiedzmy, fajne obrażenia. I pomaga w łańcuchach aktywacji innych przedmiotów, na wielu wrogów jednocześnie. Ukulele z pustki, jak się aktywuje, zadaje kilkukrotnie obrażenia na pojedynczym celu, tym, na który trafiłaś. Nie ma przeskoków, przez co po prostu nie ma żadnej korzyści na walkę z czymś więcej niż jednym przeciwnikiem. Jest to potężne, ale hordy łatwo mogą cię wtedy otoczyć, przez to, że nie masz tego wsparcia, które normalnie by się dostało właśnie od zwykłego ukulele. O ten misiek, no. Misiek pustki jest super, bo raz na... Jak tak sprawdzam, chyba 10 sekund pracuje blok obrażeń. No super, tylko tutaj musisz umieć unikać. Jeśli dostajesz obrażenia częściej, to już równie dobrze możesz po prostu wziąć podstawowego miska i liczyć na to, że go... No, ale kontynuując, i liczyć właśnie na to, że jego procentowa szansa na aktywację uratuje ci więcej niż ta jeden raz na 10 sekund, czy ile tam jest. Co tutaj mi się trafiło? Generator tarczek. Pozwól, że go wezmę. Ja nie potrzebuję. Taka prawda, ja potrzebuję jak najwięcej tarczek, żeby mi rakiety się nie deaktywowały. Znalazłam to pustkowe coś.
A, tak, nasze dziadostwa, o których też wspominaliśmy ostatnio. A o tym też zaraz powiem. Ale tak, kolejna rzecz, która powoduje, że błyskowe przedmioty są. Wlazła mi się łapką. Wiele z przedmiotów ma dużo niższą szansę na aktywację, przez co. Jakkolwiek mogą wydawać się sensowne, tak. Powiedz mi, siostra, wolisz mieć 15% szans na krytyka za okularki, czy 0,5% szansy na inny efekt za okularki pustki? Nie wiem, ale znalazłam kolejny pustkowe coś. Tak, tylko tutaj nie powinnaś chodzić. Tutaj powinno się wybić z zewnątrz większość przeciwników, a potem dopiero wejść, jak już tego efekt nie będzie. I tam szczegóły. Znaczy, żeby nie było, okularki i pustki są potężne, ale powiedzmy to 0,5% zamiast 15 potrafi być czymś, co spowoduje, że ten przedmiot nigdy ci się nie przyda. Ja w ogóle mam rage'a na tą grę, bo częściowego, bo próbuję ciągle zrobić jedno zadanie dla mercenary, żeby odblokować zastępcze R. I jak przeszłam już, przeszłabym go z kilka razy tego Prismatic Trial'a, ale ja się upadłam, nie, ja muszę zdobyć. Rozumiem. A właśnie, przy okazji, siostra, twój misiek działa też na aktywację tych pustkowych automatów. Więc jak masz miśka, już nie zabierzesz ci do życia. No, wracając. Potem rakiety pustki. A to są rakiety. Możesz sobie wziąć też jedną rakietę, jeśli chcesz. Byś miała po prostu chociaż. Kto wie, jak chcesz. Nie, weź też, siostra. Pojedyncza ci się chociaż przyda. Ja już mam trzy przecież. Dobra. Nie mówię, że musisz to stakować, bo ty masz mnóstwo innych sposobów na zmniejszenie obrażeń i ja będę je zbierał, ale pojedynczy też ci się przyda zawsze jakieś takie wsparcie. O, i teraz można już bezpiecznie wchodzić. Ale tak, nawet właśnie te rakiety, które są potężne... Wiem, ja to wszystko otwieram. Ale nawet właśnie te rakiety, które niby są super potężne, bywają zgubą. Bo trzeba umieć unikać, żeby ta tarczka się utrzymywała. Nie masz tarczki, to nic nie dostaniesz. Kto bierze ten Void Essential? To jest wybór przedmiotów po prostu. A, to chcesz sobie wybrać coś? Ale mogę. Przy okazji mam rdzewiaka pustkowego. Jak on działa? Gwarantuje pojawienie się skrzynki rdzewiakowej na następnej planszy z przedmiotem pustki. Tylko białym przedmiotem pustki. Zawsze fajny, no ale no... Czy jest zawsze taki dobry, to nie wiem. I to akurat mogę powiedzieć, że właśnie rdzewiak jest przykładem... Jakby to nazwać? Wymiany na równi. O, co tu mamy? Spowalnianie atakami, ataki na bossów albo benzyna. Ataki na bossów wezmę. I tak. Jeśli chodzi o przedmioty, wszystkie takie spustki, które znam, większość z nich jest naprawdę coś za coś. Wyjątkiem chyba są te bransoletki, obrączki, czy jak to się tam nazywa. Pustkowa wersja po prostu łączy je w jeden przedmiot. No, niektórzy powiedzą, że jest gorsze, inni powiedzą, że jest lepsze. A tutaj otwierałem właśnie klucz do rdzewiaków pustkowych. Dobra. Ale tak. Jednak właśnie wracając jeszcze do tematu, to nie to jest najgorszą rzeczą przedmiotów z pustki. Otwierając jakiekolwiek pustkowe te miejsca aktywacyjne, a... Co to chciałem? Otwierając je, jest... O, to jest potężny przedmiot. Jeśli to weźmiesz, możesz tego raz użyć na bossie. Raz tylko. Dobra. Jak od razu to dobija bossa i gwarantuje, że z tego dobitego bossa, poza normalną nagrodą, wypadnie ci jego przedmiot specjalny, żółty. Więc jeśli jest jakiś przedmiot, który koniecznie chcesz zdobyć do swojej strategii, bardzo dzban. Możesz to brać. No na przykład dzban. No ale wracając właśnie. Aktywacja każda tego właśnie pustkowego czegoś prawie że gwarantuje, że wypadną małe robaki z pustki. Wiesz, które. Tak, wiem. I żeby nie było, one nie są wielkim problemem. Ale niedoświadczonym graczem, czyli niedoświadczonym graczom, te małe robaki z pustki mogą tak stworzyć problemów, że ubiją po prostu cały przebieg. Mówię to na własnym przykładzie, zanim się nauczyłem z nimi radzić. To jest małe, szybkie, ucieka. Co najgorsze, i to posłuchajcie, jeśli wskoczy na wroga, przynajmniej na go w wroga z pustki. Znaczy mówiąc, dostałem wszystkie efekty pustki, typu
miśka pustki, czy nakładają potężny efekt właśnie, powiedzmy, nożyków z pustki. No tak, nożyki z pustki... Nie mogę znaleźć śmierdziela. Ja też nie mogę. Bo tak, no nożyki dobra, z pustki no są no potężnym mnie efektem. Ale też mam bardzo niską szansę na aktywację, dlatego mówię, coś za coś. Stabilność aktywacji w zamian za potęgę. A nie, w sumie, przepraszam, jest jeden przedmiot tylko, który właśnie moim zdaniem jest czystym ulepszeniem dla prawie każdej postaci. Właśnie to jest grzybek. Grzybek z pustki aktywuje się podczas sprintu, nie podczas stania, co jest potężne. A teraz przepraszam was, ale muszę się wyciszyć, bo bardzo mi się chce kaszleć. Okej. No tak. Wziąłam sobie z banka. Dzięki temu chyba. A nie, wziąłam z banka, już go biorę. Dobra, skończyło się kaszlenie, więc... A oni mnie słyszeli, prawda? Tak, ciebie słyszeli. Mnie nie, bo zapomniałam się właśnie odwyciszyć. Ale my rozmawialiśmy. Wiem, dlatego mówię, że zapomniałam się odwyciszyć po tym, jak skończyłem kaszleć przez chwilę. Jestem lamem. Dalej mam jakiś przedmiot na ręku. A tak, bo teraz masz kapelusik, tylko możesz użyć tego jeszcze raz, zobaczyć co się stanie. Wolę przeczytać. Nie. Użyj. To gwarantuję, że to nie jest nic groźnego. Kocham ten przedmiot. A Lunar Coin możesz sobie wziąć, bo ja na razie nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję na razie jakoś. Siostra zbiera, ja mam ich 36. Ja 21. Okay. Co jest jak na mnie bardzo dużym wynikiem. Przy okazji, jeśli znajdziemy Newt Altora, idziemy do pustki, czy nie? Czy wolisz po przedmioty? Nie, Altora. Jasne! Ja tylko po prostu pytam, czy wolisz w pustkę i to, co się kryje ja za pustką? Ja znalazłam Newt Altora na tej planszy. A. Ale to teraz już za późno, już nie przejdziemy, zapomniałaś. Chociaż chwila. Mogę szybko pobiec. Mogę szybko pobiec, bo jeszcze... A nie, teleporter już gotowy. To nie. Tylko na następnej. Dobra, to aktywuj. Więc tak, żeby nie było... Powiem tyle. Polecam pustkowe przedmioty, naprawdę. One są pułapką, jak ja sam mówię, ale je uwielbiam. Ja będę z nich korzystał. Ale niedoświadczonym od razu. A teraz, żeby ukrócić tą dziwną dyskusję, żeby nie wyszło jak pewnie upadający ludzie u pewnej siostry... to tak, skupmy się na tym, żeby tutaj przetrwać. I co jeszcze mogę powiedzieć? To, co tutaj widzicie, te kule polegają na tym, że musimy ubić wszystkie potwory pustki, które są po prostu na planszy. I to jest super, bo te kule dają wam wielki boost do waszej siły, jeśli jesteście gotowi poświęcać życie i brać przedmioty pustki. Ale utrudniają planszę, bo łatwo tutaj zginąć, jeśli jesteście nieostrożnym. Właśnie przez to, że potwory pustki nakładają potężne efekty na nas. Ja przepraszam, że tak cicho siedzę, ale ja rozkojarzona. Nie, spokojnie, siostra. Na tym myślę, która godzina i bardzo mnie pcha do toalety. A, ty nie musiałaś się chwalić, ale dobra. To ten. Ale nie, spokojnie, żadna sraczka, nic takiego. Siostra, nie na odcinku. Naprawdę. No co? Też człowiek jestem. Nie glut? Albo raczej istota humanoidalna. Może nie, przepraszam, dobra. Już stałeś się człowiekiem, tak. Zapomniałem o tym, że jakieś dziwne laboratoryjne eksperymenty cię przeprowadzili, w końcu jesteś człowiekopodobny. Taki był wróg, że trzeba było wejść do środka. Zasłonięty był ścianą, mały wróg i w dodatku robił w nas pił ciągle. Możliwe. Ze środka tego tego bańka. Ale dobra. Drugi taki no nie, jest. No nie. Ja liczyłem na to, że kupię sobie generator tarczy, widzę, że już wykupiłaś ze sklepu coś innego. A, nie wiedziałam, czy chciałeś wykupić. Nie. No przecież myślę, że lepiej, żebyśmy już dyskutowali o tym i rozmawiali, bo tak bez tego to kiepsko to wyjdzie. A co tu mamy? Metki, tu możesz sobie wziąć. Ja za to aktywuję Void Potential. I to drugie też, zobaczymy, co tam będzie. Okej. Okay. To powoduje, że wrogowie się w ogóle nie ruszają. Wiesz, przyda ci się. Ale... Nie, po prostu.
Powoduje, że w ogóle się nie ruszałem zamiast spowalniać, ale ma właśnie bardzo niższą szansę na aktywację. To jest okej. Mogę powiedzieć, dobrze, że na multi... Na multi... Bierz. Na multi... Jest to wspaniały efekt, po prostu. Bo dla niego niska szansa na aktywację i tak jest nieistotna. A zobaczmy, co jest Void Potentialu. Nie najlepsze tak, rzeczy, teraz w ogóle będę krzyczeć, ahoj. Widzę śmierdziucha, czyżby? Tak, widzę śmierdziucha. Czy idziemy? Czy najpierw spróbujemy Newt Oltara znaleźć? On może być tam, więc co jest za śmierdziuchem, tak siek. Dobra. To już tam sobie biugnę. Zaczęła się tłukąc wszystko, co się rusza i nie... Dobrze. Dusza. I tak. Nie wiem, co więcej dodać. Po prostu radźmy sobie. Grajmy, wygrywajmy, odkrywajmy. Kolejny pustkowy przedmiot, jej. Co my tu mamy tym razem? Fungusy! O, ja już mam fungusy i... Tak. Dzięki. Dzięki, siostra, po prostu. Teraz będę mógł przynajmniej jakoś przetrwać. Przy czym, jeśli będzie kolejna okazja, żebyś nie mogła zdobyć też fungusy, to je zdobyć. Mówiłem, tutaj zmienia się po prostu sposób leczenia, z stania na sprinty. A, to jest kozak. Tak, akurat tutaj mogę powiedzieć z czystą premedytacją, że to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, którą uważam za ulepszenie dla większości postaci. Idę to zrobić, wybudować. Co idziesz zrobić? A, dobra, a to nie, jest chyba ten... sklep! Tak. To jest taki zniszczony sklep, to jest właśnie przez to, że masz ten tak jakby noces, taki firmowy, że tak nazwę. On tu powoduje właśnie. Sklep z dwoma opcjami. Tak jakby rozwalony. Deathmarka kto bierze? Ja nie mam żadnych efektów, więc możesz to wziąć. Ja. Dobrze. Co a my tu mamy? Też, ja biorę. Co? Co mówiłaś, bo nie dosłyszałem? Steka. Steka bierz, spokojnie. Ja sobie wezmę... Dobra, znalazłam Oltara. Jestem w innym miejscu, ale też w takim w miarę, które znam. Okej. No ja wziąłem tajemniczy przedmiot z tego pseudosklepu i trafiłem na tego, na Personal Shield Generator, czyli coś potężnego dla mnie. Ja muszę mieć tarczki. Przecież siostra też, ale no. Powiedzmy, że siostra bez tego sobie poradzi, tak, będę spamić tym ahoj. Przyzwyczajaj się. Okej. Nie, ale właśnie wracając. Przy czym wiem, że siostrze też by się przydało, bo też ma tą rakietę pustkową. Ale pamiętajcie, siostra gra mercenary. Mercenary jest potężny bez rakiet nawet. Mercenary Gunner jest... polega... Mercenary, Mówię mercenary. Mercenary jest sam w sobie potężny. Railgunner wymaga snajpienia. Ja nie chcę snajpić, nie umiem snajpić. Próbuję przedrukować jedno. Okej. I tak dalej, więc dlatego u mnie te rakiety są jedyną szansą na to, żeby moje obrażenia były jakkolwiek na równi z innymi postaciami. Dlatego też... No, potrzebuję takich rzeczy. No tak, do śmierdzi ucha. Nie ma co przedłużać. Bandolajera? Nie chcę bandolajer. I teraz mam jeszcze jedno pytanie. Będziesz brała jakieś piękne, lunarne przedmioty, jak na przykład tonik? Zobaczmy, jakie będą. Jak będzie tonik, to wezmę sobie i będę uzależnieńcem od tonika. I co, jesteś pewna, no, że dostaniesz uzależnień... Ten, od razu uzależnienie przy pierwszej aktywacji? Oczywiście! Gdy sobie na prywatnym przebiegu wzięłam tonik, dostał 3 razy użyłam i dostałam uzależnienie za trzecim. Ledwo żyję, więc pora zrobić sprint go z bryry. Szarżuj. No, sprintuję sobie, w ten sposób się leczę. Dobra, jestem już wystarczająco wyzdrowiały, żeby móc teraz atakować z powrotem wrogów. I muszę przyznać, nie lubię tych dzbanków. Aha, bo są 2. Tak, a właśnie, w sumie 2 dzbanki, wiem, co trzeba zrobić. Dobra, i aktywujemy. No nie, nie zdążyłem. Żadnego? Nie zdążyłem R-ka mi się po prostu skończyła, zanim zdążyłem ją uruchomić. Skończyła? What? Tak, bo jak uruchomię R-kę, to mam... krótką chwilę na to, żeby wypuścić super potężny promień śmierci plus 1 000 000. Szarżuj! Ja się zajmę impami! No szarżuję, siostra, szarżuję, ale...
Boję się, że żaden moment dzbanek nie wessie po prostu. Ale on oba już ssały. Serio? Mhm, pięknie już ssały. Pięknie już ssały, dobra. Będę dead, będę dead. A ja nope, ale sobie poradzę. No a ja będę dead, bo niestety mnie wyssały, kiedy miałem mało życia. Nie mogłem uciec w żaden sposób. Oba ssały czy jeden? Jeden. Chyba, a może dwa, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Ale dawaj, siostra, dawaj. Wierzę w ciebie, dasz radę. I pamiętaj, żeby przejść przez portal, a nie przez... A nie dotykać tak naszego wiem. Teleportera. Przez tą niebieską plamę, naprawdę. Pamiętaj. A nie żółtorańczową? Nie. Okej, okay, dobrze, dobrze. Mi się to i tak by nie przydało, więc zdecydowanie dobrze, że to wzięłaś. Ta plama żółtarańczowa? Tak, tak, oczywiście, tak. Ta zielona, tak. A nie czerwona? A nie wiem, daltonistą jestem. Dla mnie tak wszystko jest brązowe. Ale dobra. Żarty żartami. Vision of Heresy. Jeden Shaped Glass. Exorantism i Don Flux Pauldron. Znasz któryś jest poza Heresją? Wydaje mi się... Tak, to znamy. To zwiększa obrażenia ci o 100%, ale zabiera ci połowę max HP. Ryzykuję. Chyba. Okej. Okay. Nie. Czekaj. To jest co? To przetestuję. Okej. Okay. Double your health, but help your speed, what? Będziesz ślimakiem, ale bardzo wytrzymałem ślimakiem. Fajne. Patrz, to jest mój sprint. To jest mój sprint. Fajne, fajne. Dobre dla niektórych postaci, powiedzmy. Jeśli się nie boisz o swoje... Jezu, żałuję! Żałuję tego! No, nie dziwię ci się. Umrę w pustce. Bardzo możliwe. I przy okazji też jeszcze jedna rzecz, którą nauczyłem się, powiedzmy... Za pośrednictwem daily challenge'ów. Też, czy tam weekly challenge'ów. Możesz spadać ile chcesz. Upadek zawsze stawi ci na 1 HP. Bo jest artefakt, który powoduje, że upadki są śmiertelne dopiero. Serio? Tak. Biegnę! I to nawet nie tylko są śmiertelne. Co przy okazji zadają ci podwójne obrażenie te upadki wszystkie. Jak masz go włączonego. Poczekaj, dalej biegnę. Wiesz co, może ja skoczę najpierw do toalety. Nie, dobra. Spokojnie, nie pomyślałem o tym, mój błąd, ale spokojnie, siostra, stań tutaj, nie będę tego aktywował. Zaraz wracam. No, czasem niestety poleci, ale do zobaczenia za chwilę. Muszę ostrzec cię przed jedną rzeczą. No, o co chodzi? Zawsze jak tu idę, na pierwszej fazie, gdzie trafiają mi się grzyby, to jest moja klątwa. Nie, żebym nie ostrzegała! Okej, to gdzie te grzyby? Nie wiem. Swoją drogą uwielbiam, powiem szczerze wam, pola pustki. Moim zdaniem to jest najlepsza kraina pod tym względem, że łatwo tutaj dostać nagrody, naprawdę. A też nie jest jakoś trudne, jest fajnym wyzwaniem i... A co mi tam, powiem co. Przed smakiem, zdecydowanie to jest przed smak, trybu Simulacrum, który został dodany tutaj w dodatku. Ten tryb jest po prostu super, uwielbiam go. Simulacrum? To jest tryb, który polega na tym, że właśnie masz taki obszar niewielki, musisz pokonywać coraz to trudniejsze fale przeciwników. I tak, na tym polega ten tryb. Mogę powiedzieć, że mój rekord to jest 58 fal. Jezu, że ci się chciało. Pamiętaj, siostra, że to jest jeden, że to był jeden z dwóch sposobów na odblokowanie Voidfinda, więc no, dlatego to zrobiłem. Void czego? Drugiej postaci z dodatka. Moka. Tak, siostra, mam drugą postać z dodatka. O, dobra, moje. Ale nie, tak na poważnie, wezmę sobie kilka, ale potem przydałoby się, żebyś tutaj zbierała kawę. Ja mam 4. Ale więcej, bo twoja prędkość.
Chyba im uratować przy użyciu kawy. A kozie nogi też. Przy czym, ja powiem tak, potrzebuję prędkości ataku, żeby móc latać na swoim ataku podstawowym. Dlatego potrzebuję strzykawek. Ewentualnie. A po prostu strzykawek, mogę iść sobie kupić ją w markecie? Mogę? Mogę? Dobra, to idę. Mhm. A ty byś nie pozwoliła, to i tak bym poszedł, wiesz o tym. Okej, okay, niedobrze, mam 5 okularków. No nie chciałem złamać chyba. Chyba dostałem z okularka, tak mi się wydaje. Dobrze, że mam ponad 1000 HP. Nie tak, że multi nie. Miałby teraz by jeszcze więcej bez tego przedmiotu. Nie, ani trochę. I tak. Mercenary nie jak ma to pewnie okay. Możecie się domyśleć po tym, jak dużo mówię o multim. Tak, to jest postać, którą poważnie ogarniam i sobie świetnie radzę. I swoją drogą siostrę. Ten odcinek zakończymy raczej na tym przebiegu, bo już mamy pół godziny. Możemy zrobić następny, jeśli chcesz. Nie, w sensie wiesz, że mamy dzisiaj pewną. Ale jeszcze mamy dużo czasu przed tym przecież. Więc możemy, jak najbardziej. Tym się nie przejmuj, że dzisiaj mamy plany na dużo późniejszą porę. O 12. No a jeszcze nawet 11 nie ma. A, warto wiedzieć. Czym i tak zła siostra nie podaje się godzin czasu rzeczywistego podczas nagrań? Wybacz, kapelutku. Ale tak, wracając jeszcze. I mnie zastanawia, czy podczas następnego spotkania wziąć multi, żeby spróbować ewentualnie właśnie przyjść tutaj jako siódmą planszę i odblokować mu coś? Czy może wziąć... Wy sobie jaja robicie, prawda? O, twoje bloby ulubione. Przynajmniej w dobrej sytuacji się ustawiły. W dobrych miejscach. Na dole. Spokojnie, niedługo ci tutaj przybiegną. Ale powiem tyle. Mamy dzisiaj pecha do przedmiotów. Powiedz, siostra, co się stało z tymi czasami, kiedy... To pierwszy raz tu przychodziliśmy. Jak pierwszym przedmiotem tych przeciwników były grzybki. Nie wiem. To były dobre czasy, kiedy wrogowie mieli grzybki, które im nic nie dają. I byli miłymi wrogami. Tak, tak. W sensie nie, poradzić sobie poradzę, bo mam za dużo HP, żeby tu dednąć. Co to wiem, tylko... Szkoda, że teraz dostali taki potężny przedmiot. A co to jest? A, zegarki. Okej. Okay. Okej. Okay. Poważna sprawa, potężne są te zegarki. Ale ja już się nauczyłem sobie nie ufać, jeśli chodzi o te zegarki i nigdy ich nie będę brał. Ja sobie wziąłem jeden, bo why not? I z mojego doświadczenia to, co go biorę, to zaraz mi się po prostu ten, łamie. Nie żartuję, zawsze. Zawsze. Kiedy bym nie próbował, zawsze tak to się kończy. Ocean Sluggy. To nie jest aż takie istotne. Więc tutaj można powiedzieć, że miałaś farta. Bo same ślimaki właśnie niewiele robią tym przeciwnikom. Myślę, no okej, pomagają mi niby. Że to jest outside of danger. A tutaj danger jest non-stopli. No właśnie. Okej. Okay. Właśnie przy okazji siostra, ostatnio grasz jakimiś postaciami... Co mówisz? Pewnie widzą mi się nudzi. Nie, niekoniecznie. Ale teraz mnie tak zastanawia. Grasz ostatnio jakimiś postaciami tutaj poza mercenarem, czy tylko na mercenarem ostatnio siedzisz? Ostatnio głównie na mercenarem. Okej, okay. A i przy okazji wybaczcie, że wchodzę teraz w ustawienia podczas nagrania. Będę miała przejść kilka plansz bez otrzymania obrażeń, mam wrażenie, tak się go wyuczę. Przy okazji, wybaczcie widzowie, że też wchodzę teraz tu w ustawienia, ale niektóre hałasy były dla mnie za głośne, po prostu jeśli chodzi o dźwięki, musiałem to zrobić. No! Dead? Będziesz dead? Nie będę dead.
A szkoda. Muszę, bo się uduszę. Nie mogę achojnąć. No nie możesz. Okej, i impy, super! Mam milion HP! Myślisz, że milion HP coś znaczy dla impów? Tak. Mam ci przypomnieć, jak dużo razy ginę od impów na wcześniejszych etapach grając multim, który ma większą redukcję obrażeń od ciebie i więcej życia niż ty. Zgliczowałam się! Siostra! Siostra, co ty żeś tu? Zgliczowałam się. Okej. Fajnie by było, gdyby twórcy to zobaczyli i naprawili, bo gdyby nie to, że w ostatniej chwili mi się odnowił shift, to pewnie bym deadła. To ty nie słyszałaś? Tak, spadałam! Nie, siostra, nie słyszałaś o tym, że twórcy porzucili Riska dwójkę? To czemu można mu dać Labor of Love? Za to, że naprawdę przez lata go wspierali i tak dalej, to jest jedna rzecz, a druga... Każdą grę, która już parę lat temu wyszła i miała w tym roku, bądź w poprzednim roku aktualizacji, można dać Labor of Love. Terraria. A wait, to już wygrało kilka razy. Tak, Terraria już od wielu lat jest wspierana i to jest gra, która była owocem miłości dla Polski. Dlatego już nie można jej dać, bo już była. Można. Nadal można, co z takie zyskało. O, i właśnie zmieniłaś okularki w te okularki inne. I tak mi się nie trafiały okularki. Nie, ale tak. Teraz masz okularki, które mają 0,5% na to, że automatycznie ubiją wroga, który nie jest elitą. Ani bossem. Dlaczego te okularki są pułapką? Wydaje mi się, że finalny bossu gry może, jak je ukradnie, instantowo, czyli natychmiastowo, ubić ciebie. A mówię tak na bazie moich doświadczeń i z spotkania z tym bossem. Kiedy miałem tak takie okularki. Tak też go lubię bardzo przecież. Ale nie, siostra, wiesz, wprost, ja grałem multim. Nie był to późny etap, miałem te okularki. Miałem ponad 1000 życia. Mówiłeś o final boss. Co? Mówiłeś final boss. To się zdecyduj, czy nie był to późny etap, czy taj był to wczesny? Nie był późny w kontekście, było to bardzo szybko czasowo. Byłem wtedy na etapie chyba very hard dopiero. Mercenary z tą prędkością jest śmieszny. Bardzo. O, shurikeny! Bardzo dobre dla mercenary. Ogólnie to jest dobre dla postaci, które polegają mocno na swoich atakach. No wy chyba sobie jaja robicie, no moje Nemezis, tak? O, proszę, jeszcze dostali bransoletki. Cichaj, to są szczegóły. Jednak aktywacja tej bransoletki może być zabójcza już. Mówiłam ci, że to jest moje szczęście. Dziwne, że fungusy jeszcze nie przyszły, te małe, jedyne. To bardzo dziwne, z tym się mogę zawsze zgodzić. Zawsze dostaję je w prywatnych przebiegach, jak sobie gram. Okej. Ja nie jestem w stanie się do tego odnieść, bo nie znam twoich prywatnych przebiegów. Często tu chodzę. Ja mogę za to powiedzieć, że najczęściej dostaję golemy i krowy. Ja najczęściej dostaję grzyby. To wszystko, co najczęściej dostaję. Potem już jest zupełnie losowo. Ja mówię szczerze, u mnie najczęściej naprawdę są golemy, te zwykłe kamienne i krowy. Ojeła. A wiesz co jeszcze wezmę? Fusion. Okay. Fusion. Będę tankiem. Będziesz czołgiem? Będę wszystko na klatę przyjmować, tak. Będę przyjmować wszystko na klatę. Okay, ale jeśli jesteś czołgiem, to nie możesz przyjmować na klatę, bo na klatę przyjmujesz sługu klates. To zdecyduj się, jesteś sługu klatesem czy czołgiem? Czemu ty wyszłeś? Nie wyszłem. Czemu mi cię nie pokazuje tam w rogu? O, świetnie!
To już by oznaczało to, że mnie wyrzuciło. Chociaż nie, bo z drugiej strony widzę wszystkie twoje ruchy i tak dalej. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. A jakie się dodał? Dodały się te takie sprzęty, które powodują, że jak masz niskie HP, to znikasz chwilowo. Dobra, czyli działa. I nie chwilowo. To jest chwilowe. Tak. Zawsze tak. Myślałam, że dopóki nie masz większego HP. Nie, to jest tylko na parę sekund. Okej, okay. Nie tak źle. Bałam się... Ups, bransoletka tak trochę wybuchła i zdjęła mi pół HP. No, widziałem to. Widziałem. I w sumie muszę przyznać, że nieźle sobie radzisz, siostro. Dzięki. Na pewno wpływa na to, że właśnie głównie skupiasz się na mercenarium, a nie jesteś jak ja, który co mecz prawie zmienia postać. Nie, mi mercenary tak podszedł do gustu, że po prostu ciągle nim gram. Siostra, a co ja mam powiedzieć? Mi się podoba, tak, Kapitan Multi, Huntress, taki kto jeszcze Bandit. Kto jeszcze taki był? Czy chyba ktoś był? Tam teraz nie pamiętam, ale połowa postaci powiedzmy, że mi się podoba i połowa postaci chce grać, no to... No to tak... Przyznam, co ciekawe, ani mercenary, ani... No wy sobie akryt... robicie nie... chyba! O, ich krytyki zadają jeszcze 100% więcej obrażeń. Jakie piękne. Przedmiot z dodatka, od razu powiem. Przedmiot z dodatka. O, proszę! To było piękne. To było piękne po prostu. Tak, straciłaś prawie całe życie od jednego uderzenia. Dobrze, że mam Infusion, które mi dalej jednak daje to HP maksymalne. Ile jeszcze? No, niby tak. Za dużo na ekranie się dzieje. Okej. No, zdecydowanie za dużo się dzieje. Nie mam jeszcze spadku płynności, bo mam na tyle mocny komput, by dziękować Gwiezdnemu Kluczowi. No cóż, teraz znam ci tajemnicę Wszechświata. Ale czuję to... Tajemnicę Wszechświata. Tak. A ty co poszukałeś, siostra? Alien Mask albo jakieś takie... taka tuba z białym czymś. Wezmę tą tubę, nie wiem jak działa. Allure Attacks Explode! Okej, okay. Tak. To mogę ci zdradzić teraz tajemnicę, siostra? Mogę czy nie? Tak, który teleport? Void or Null? Nie wiem, ja nie pamiętam, który jest który. To jest ten do wracania, to jest ten z dziwną krainą. Twoja decyzja. Ja ale wiem, jeżeli wybierasz śmierć, rozumiem. Mam 1798 HP, nie umrę! A przypomnę ci, że są tam przeciwnicy, którzy jak eksplodują, to insta zabójstwo ci robią. Nie obchodzi mnie. To. No co za jakiś krab? No, karb w grze. Dobra. Może jednak się tym razem nie będę przejmował. Zamiast tego... Znajdźmy jakichś wrogów, chociaż chwilę powalczmy. Tak, ja zdecydowanie muszę przedmiotów sobie podoszukiwać, bo ja jestem tutaj ten biedak z nędzą, który nie ma przedmiotów. Siostra ukradła. Mógłbyś tak nie uciekać? A ja muszę, bo jak nie ucieknę, to przedmioty będziesz mi kraść. Okej, co my tu mamy? Pustkowy misiek. Jednego na pewno z chęcią przyjmę. Masz jednego chyba. Dopiero teraz wziąłem. A, okej. Myślałam, że masz jednego. Nie miałem żadnego, niestety. I... One shot! Jej! Chyba mnie rozłączyło. Nie rozłączyło. To ty tak sobie dryfujesz dziwnie do góry cały czas? Mm-mm. Czyli mnie rozłączyło. Ta, statki disconnected. Dobra, no to kończymy na tym spotkanie. I tak, następnym nie wiem, czy... Voidfind, czy Multi, czy co. Się jeszcze zobaczy. A póki co to tyle, więc no, trzymajcie się i hej.
Pożegnaj się, siostro. Dobrze, dzięki, siostro. Dzięki za pożegnanie się. No to jeszcze raz. Hej.